Jak to się w ogóle nazywa to główny? Outcast New Beginning, okej. A więc witajcie w kolejnym testowanym przeze mnie demie. Dzisiaj jest to... Ciekawe, że nie ma nigdzie napisane właśnie tytuły. A szkoda, mogłoby być tu. Outcast New Beginning. Z tego co rozumiem, jest to właśnie kontynuacja w ogóle jakiejś gry z 1999. Jakieś tam strzelanki z otwartym światem, trzecioosobowej czy coś w tym stylu. Ja oczywiście od razu mówię, że nie znam tego oryginału, nie grałem, nie słyszałem nawet tak naprawdę o nim nigdy. Ale ma być jakaś właśnie po prostu tutaj gra z otwartym światem, trzecioosobowa strzelanka. Ma być przede wszystkim też polski dublaż, więc bardzo chętnie ją sprawdzę. Zobaczmy, co demo ma do zaoferowania. Fajnie, nie? Tak pół polski, pół English. Exploration, a na przykład tutaj mamy odkrywaj wioskę z Rapidapi. Eksploracja, z tego combat story. Nie wiem, zobaczmy sobie pewnie jeden tutaj eksplorację, jeden combat, a sprawdzimy i jeden story. Coś w tym stylu mniej więcej. Czyli odkrywaj Adelphę? W demonstracji otwartego świata. Zrozumiem, tak się nazywa ta planeta. Swobodnie przemierzaj niemal całą mapę, korzystając z plecaka odrzutowego. Wow, czyli mamy Alexa w domu, latając i biegając. Wykonuj zadania poboczne, walcz z groźnymi stworzeniami, robotami, po prostu zachwycaj się pięknymi widokami, no to się okaże. Na tej wersji... Aha, masz 20 minut? Nie możesz rozmawiać z talentowymi postaciami niezależnymi? Wioska. W każdej części no sobie można zagrać dwa razy. Co? Zaraz. W każdą... część można zagrać 20 razy po 20 minut. Okej. Tak? Wybierz poziom trudności. Niski, wysoki, normalny. W sumie, czy co to zmienia? Wrogowie są trudniejsi do zabicia, zadają więcej obrażeń, szybko rentgenują, celowanie. Ten poziom wyzwania, fabularne. Nie wiem, weźmy normala. Zobaczmy w ogóle, o co tutaj chodzi. Co to jest za gra? Ja nie wiem. O! Witaj na Adelphie. Adelphi? Może tak ładniej brzmi, jakby tak kobieco. W zakładce ustawienia znajdziesz układ sterowania, kontrolerem, no jasne, jasne, pauza, możesz latać używając F, co? Latać przy użyciu F? Czemu nie spacji? Leć w dół, aby na rozpędu pozostać w powietrzu, możesz też wykonać sprint odrzutowy na ziemi przy użyciu F. Dobra, jakieś takie... Okej, dobra, mapa musi się wczytać, prawda? To jest pierwsze odpalenie, shadery w ogóle... Ruszam tak mapą, są takie lekkie ściny. A faktycznie na górze czas 20 minut. No i tak szczerze to... Morda głównego bohatera taka no, nie jest najpiękniejsza. I ogólnie... Dobra, wydaje mi się, że ustawienie na ultra to nie był dobry pomysł. Gra mi sama to oczywiście dała. Okej, okay, jesteśmy... O! Teraz na wysokich i faktycznie jest mniej ścin. Więc o... To jest teraz pytanie, czy to przez to, że mój komputer nie wyrabia, czy to przez to, że to jest demo, które nie wyrabia, czy to przez to, że ten świat jest niesoptymalizowany? No ciężko powiedzieć. I co ja mam tu robić tak naprawdę? M, mapa? Nie, tab? O, proszę, jest mapka. Co to jest? Szlak Oryma, zadanie poboczne, błękitny helit, poziom trudności coś tam, tutaj takie coś, posterunek, erupcja Gorku, zadanie poboczne, zabij wszystkie stworzenia, oczyść erupcję Gorku. Zabij skażone stworzenia i oczyść dziwne skażenie trawiące ten... No nie wiem, spróbujemy tam polecieć. Co to jest w ogóle? Moja postać, mam jakieś coś, mam pancerz, życie. Cutter Slate, tak chyba się nazywam. Nie odkryto, poczynanie zadania, dzięki. Moje brońki. Nie mam zielonego pojęcia, na co patrzę. O! O! Przegrzanie, staraj się nie przegrzewać swoich broni. Na dole kółkiem myszki jakaś... Eliksiry sobie zmieniam. Dwójka to może... Jedynka? Oh fuck. Dobra, całkiem ciekawie to wygląda. To sapanie jeszcze. No czuć drewno trochę, nie? No nie da się ukryć, że jest to... O. No i o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi, tak? Tylko żebym się nie rozbił, bo teraz nie będzie o to chodzić. Widzę. Zabójczych ptaków. Właśnie. Raz, zgłośnie wam trochę, bo dialogi mogą być całkiem dobre. Okej, okay. I co? Co do... Nie pachnie najlepiej. No... Zielony helit. Zielone ściny. Na razie tak naprawdę to jest ścina the game. No takie... Strzelanie drewniane, ruchy drewniane, movement ogólnie jest takie okej. O! Jakiś złom. Okej, lucik się sam zbiera, miłe. Nie mam kompletnie pojęcia, jak zmienić broń, bo zaraz Q, E. O, E! Broń zmienia się pod E. Pif, pif, paf.
Rozumiem, że podchodzę do tego, oczyszczę jakiś... bardzo ładnie Niezłe. Może się później przydać. Moc Milei. To jest po francusku? Mile... Amelinium? Oczyszczenie erupcji gorku zapewniło ci moc mielenia. Naciśnij G, aby wskaźnik będzie pełny, by tymczasowo zamrozić wszystkich przeciwników znajdujących się wokół ciebie. Jezu, jak fajnie. Zapełnia się samoistnie z czasem oraz gdy otrzymujesz obrażenia, oczyszczając grupy, to ulepszyć moc Amelinium. Dobra. To jest tyle, tak? Oczyściłem wielką... No to w ogóle ma amunicję. Oczyściłem jakąś wielką tutaj infekcję. No, no tak, tak... Wygląda to, no... Jest jakiś atak wręcz? Na przykład, dobra, jest kucanie. Jest bieganie. Jest sprintowanie. Czerwony... Sru. A, nie tak! O. Jest podwójny skok. No, tak szczerze, no gdyby to wyszło tak z... Patrzcie na te nogi. Patrzcie na to. Mamy animację nóg. Okej, okay, dobra. No, czuć, że to jest takie... Żeby nie obrażać tej gry, takie za 20 zł na komunie, żeby babcia ci kupiła, nie? To już od razu czuć ten feeling. Nie jest to złe ani trochę, ale no nie ma podjazdu nawet do dużych produkcji. O, czuć tutaj totalne drewno. I jest to śmieszne. No, plus bardzo duże za... Dlaczego ta roślina się świeci? No nie wiem, ty mi powiedz, gram w to pierwszy raz. Zjedz to, czy co zrobisz? Aha, rozpoczęto zadanie poboczne. Podążaj ze światem, dotrzyj do końca. Wow. A to... Aha, to jest taki potrójny. Sru. Oj! Ty, nie, o ty, to się chowa pewnie. Oj. Może przytrzymaj, żeby restart był. Poproszę jeszcze raz. Muszę zrozumieć ten movement. Zaraz, to jest całkiem śmieszne. Chyba idę w niewłaściwym kierunku. Stary, ty nie idziesz w niewłaściwym kierunku, tylko ty nie masz w ogóle fizyki opadania, ty nagle spadasz jak kamień. Ktoś inny to jest Witcher. To no, na razie jest... Dobra, twórcy się trochę wycwanili, bo strzelamy jakimś laserem, dlatego nie musi zostawać jakaś dziura na tym tym. Nie ma w ogóle przeładowania, jest tylko przegrzanie. Dobra, ale skąd ja mam wiedzieć tak naprawdę jakby, gdzie ja się znajduję w powietrzu? Dolecę tam? Okej. A to co to jest? A to jest złe pewnie, żeby tego nie dotykać, bo to boli. Niesamowite poziomy z... A jak dotknę? Oła. 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 Niesamowite. A to? Czy to jest jakaś trampolina? Wow. Ale, ale. Niesamowite. Czuję się jakbym grał w jakiegoś upośledzonego Raymana. Aj. Dokąd ty leziesz, Kater? Ja nie wiem właśnie dokąd ja lezę, nie wiem. Aj, wszystko od początku. Dobra. Ogarniaj karakaniec, żeby nie było wstydu. To nie tędy, ta... Skądś to znam, to nie tędy. I co ja mam tutaj zrobić? Ktoś wie? Ktoś się zna? To nie tędy. No jak nie tędy? Porządne cięcie otworzy tę roślinę. Nie wiem co kompletnie zrobiłem, ale porządne cięcie otworzy roślinę, tyle wiemy. O ja! Ale ścina, fajne. Ukończono zadanie poboczne, szlak Oryma. Bardzo fajne zadanie poboczne, bardzo dobrze się bawiłem. I mam taki kwiatek, kwiatko tarczy. Atakiem podstawowym. Niesamowite. Wejdźmy jeszcze. Wow.
ukończono zadanie. I ciekawe, co ono mi daje. Nie mam pojęcia. Na dole, jak po lewej, jak widzicie, w ogóle mam jakieś przedmioty. Tylko pytanie brzmi, jak się z nich korzysta. Może kół? Tak. Kół coś zjadłem i się chyba uleczyłem. O! Widzieliście to? Patrzcie. Ej. I można przez to przestrzelić. Ale fajnie. A co to? Oh fuck, co to? Aż się brońka przegrzała. Chwast. Możesz sprzedawać cenne przedmioty handlarzom w zamian za zorkiny. Fajnie, lubię te nazwy takie... jakby... wymyślone. Dobra, mamy tu w ogóle jakiś skaner? Za R, co robi R? R chowa broń, T robi nic, F to jest... Powinni to robić w wesołych miasteczkach! O, ty, coś tam jest! Ciekawe, czy moja postać potrafi pływać. Zbierzemy świecące gówno. Jakby tylko nie było ścin. O, dobra. Ojej! O, ej, proszę. Co to jest? Część modułu broni. Mazur mógłby skonstruować z nich cały moduł. Niesamowite. Ciekawe, czym jest moduł. Tam jest nieodkryta jakaś część mapy. Zobaczmy ten posterunek. W tym posterunku pozostała następująca liczba pojemników z nanokomórkami. Czyli idziemy po telefony na kartę. Komórki tak zwane. Co to jest? A, moce pewnie, tak? Dedykator otrzyma śmiertelne obrażenie, błogosławieństwo Larmana z Warhammera go uratuje. Albo wytwarza falę, która ten atrybuty mocy. Zobaczmy jeszcze, co my tu mamy właśnie. Mam dwie bronie. Takie coś i takie coś. I rozumiem, że to są moduły. Aha, okej. Okay. Można je ulepszyć za... coś. Mamy dużo w sumie rodzaj tego zasobów. Wielostrzał. Rozumiem, że D. Nie. Widzicie, coś tu jest porąbanego. Klikam D i to nie działa. To jest bardzo dziwne. I skoro świeci się na żółto, to znaczy, że jest pewnie wykorzystany. I faktycznie, czyli ta broń, ona strzela sobie w normalny sposób, ale... ja pierdzielę. Tak, wracając. Ona strzela w normalny sposób, ale dałem jej wielostrzał i teraz wystrzeliwuje trzy pociski naraz. Czyli możemy sobie z tego, co rozumiem, tworzyć dowolne kombinacje z dobrze nam znanymi brońkami, ale są te moduły i różne jakieś atrybuty, które totalnie mogą zamienić ich sposób działania. To jest akurat fajne. Wydaje mi się, że bardzo spoko. Można to w ogóle jeszcze ulepszyć. Użyte helidy plus jeden, obrażenia są mniejsze? To w ogóle na przykład ma drugi poziom. Ładunek wybuchowy. Pociski wybuchają, po trafieniu zadają obrażenia obszarowe. A ten pistoleros na przykład. Ulepszenie. Ulepszenie. Faktycznie, coś się nawet zmienia na tej brońce. To jest miłe, zawsze lubię takie motywy. Zwiększa obrażenia, odrzut jest większy, a jak to ulepszy na przykład, czy co to jeszcze jest? Gdy broń jest bliska, aha, im więcej się nawala, tym jest więcej obrażeń, albo szybkostrzelność. A tak już nie mogę ulepszyć. To mogę tylko. X? Nie. Muszę kliknąć. Nie. O! To się dzieje, klikam X. Może nie działa, prawda? Może nie wolno. Zielony heli, czerwony, roślinka czegoś tam, eliksir kakaka. Eliksir kaki. O, a co to? Czyżby drzewko rozwoju? Plecak odrzutowy można rozwijać. Rozumiem z tego, że to już mam. O, te umiejętności kosztują te helidy niebieskie. Wszystko kosztuje helidy. Jeszcze jest walka. Co kosztuje, co ciekawe, jakieś, nie wiem, trzy kropki, trzy kulki analne, nie, cztery kulki analne i trzy kulki analne. I różne kolory jeszcze mamy, jakby ktoś właśnie się tym interesował. Dobra, no, jakieś, mamy cały bestiariusz, jak z Wiedźmina. Fajna gierka, bardzo dobrze, idziemy dalej. Aha, i ty można, a na górze, dobra, to nie jest moja tarcza, to są zrywy w takim razie. A tutaj, V? Nie pogardzaj tym. Nie pogardzę i ty. Ja też nie pogardzę większą liczbą FPS-ów. Ale biegnie, dawaj. Fajne takie, nie? Patrzcie. O. Chcą mnie dorwać. Chcą mnie dorwać. Zaraz, znam w ogóle skądś tego aktora głosowego. Coś mi się kojarzy. A, McCree, no właśnie, to jest McCree z Overwatcha. Paf. Pif. Weź to. Ładna animacja rączki. Pif, paf. Oła. Sru. Taka emocjonująca, fajna walka. Mój ulubiony moment to kiedy FPS-y znikają. Paf. Jest. Ale to było ciężkie. Fajnie, że się to przyciąga. Pokażcie, kim wy w ogóle jesteście? Kto ty? Co ty jesteś? Nie ma fizyki chyba.
Smutny robot. No, wymodelowany całkiem nie najgorzej, no. Tu chyba nic nie można z tym zrobić. O! Czerwone, wybuchowe. Pisze nawet uwaga i nie chce wybuchnąć. Ciekawe, czy mam jakieś granaty, może G? A, sorry, G to była ta supermoc, którą zmarnowałem właśnie, dzięki. Mamy skrzyneczkę. Fajną muzykę z Gwiezdnych Wojen. Co to jest? Nanokomórki! I baza została oczyszczona, ale fajny posterunek. Było tutaj dwóch przeciwników i dwa drony. Niesamowite. Co mi tu jeszcze zostało? Znowu jakieś skażenie. A to co to jest? Świątynia... A, brakuje umiejętności. Tu muszę mieć jakąś super umiejkę. Tutaj na przykład nie została jeszcze aktywowana. Kolejny posterunek. Właśnie zaraz, a jeszcze jak duży jest świat? Pokażcie mi to. Zaraz, tap. O, ty. No w sumie takie to... Ni to duże, ni to małe. Takie sam raz chyba. Panie tak... Cudowne, te bekanie, jak on robi te zrywy, jest coś, dlaczego warto żyć. A ty co to? Czy to jest na mapce? To jest wróg? To czy... No, wyjął broń. Koczko dany. Nie muszę celować, żeby strzelać. W grze jest jakiś lekki auto-aim. Ja strzelam obok przeciwników i oni sami padają. Bo wypadały z jakiegoś mięsko chyba, jak z Minecrafta. Niezły łup. Niezły. Wybiło południe. O, co to za jakaś... Laser? Nie cierpię wielkich kosmicznych pająków. Ja też nie lubię wielkich kosmicznych pająków, dlatego trzeba je zniszczyć. Pa 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 pa. To ty jesteś tym wielkim kosmicznym pająkiem, czy? Zaraz. Chyba z nim się przywitamy z bliska. Przedstawimy mu się tak dosadnie. Oła. Nie mogę robić zrywów. Dobra, panie pająku. Musimy porozmawiać. O, sru, fufu, siu, top 10 najsmutniejszych wrogów w grze. Wygląda jak taka smutna imitacja, jak tak jakby przeciwników z Duma. Mamy w Duma w domu tego krabopojąka czy coś takiego. A co to w ogóle było? Interakcje, co to jest? Znowu to jakieś tam komórki jajowe czy coś tam? Makroogniwa, nanokomórki. Z same pyszności. To mi zaznaczy, to coś było? Nie, to był jakiś losowy posterunek, to w ogóle było nic. To był jakiś... I ta morda jeszcze jego. Tak. Teraz, z czymś mi się to kojarzy? Widzowie, przypomnijcie mi, co to była za taka podobna gra? Crackdown chyba, nie? Crackdown 3. Strasznie mi się kojarzy z Crackdownem, a... Z naciskiem na słowo down. Że też właśnie sobie chodzimy w takim otwartym, głupim świecie, że to tak naprawdę to wszystko taka otoczka. To jest tylko niby ładne na pierwszy rzut oka, ale to jest drewno na maksa. Cały czas coś ekspimy, dużo różnych kolorowych rzeczy dostajemy. Totalnie jak Crackdown. Tylko że tam bardziej chyba wybuchy były i niszczenie otoczenia. A tutaj jest właśnie taki bardziej Gothic Alex. Crackdownowy. Crackdownowy. O, pająki. Co tam? O, splunął. Ale to jest trudny przeciwnik, ty. O, masakra. Ojo! Adzia! Adziab! Najlepszy system walki. No, ten system walki właśnie taki totalny, jakby zrobiony od podstaw, nie? Znaczy, podstaw, no chodzi o to, że jest po prostu strasznie prosty. Rozumiem, że ta gra pewnie na konsole wychodzi i tak dalej, ale no, no, no widzicie sami, nie? Że ci przeciwnicy są...
Kompletnie bez pomysłu i... I oni po prostu atakują w nas i nic więcej nie robią. O! Kolejna perełka. Fajnie, fajnie. Dobrze wiedzieć, że właśnie gra ma takie easter eggi. Gdybym miał być z wami totalnie szczery, to najlepszą częścią tej gry jest jej soundtrack na razie. Jest po prostu taki fajny, klasyczny właśnie, jakby z lat 99. A ja lubię takie klimaty. O! Urwiszcza wyszły. Weźmy może tą inną brońkę. Teraz, ała. Halo, jak się zmienia broń? O, dzięki. O, mówię. Widzisz, jak to powoli leci ten pocisk. No, animacje też takie, no. Wszystko jest takie właśnie, takie, no, no. A, bo to sra tymi, aaa. To się wyjaśniło, dlaczego to się pojawia ciągle. Co jeszcze zostało? Zaraz. Zniszcz jamy, jakieś jamy są. Ktoś wie, jak wygląda? A, to jest to pewnie, niech zgadnę. Jajko leży, sobie upieczemy później. 3 minuty zostało ostatnio, więc trzeba bym jeszcze to załatwić i to... Mam nadzieję, że byłby koniec, czy nie? Coś nie zniszczyłem jednak, bo... I to trzeba ciupnąć 2 razy. Kto by się spodziewał? Krakity. Skażone krakita, i teraz trzeba wszystkich wybić pewnie. Niesamowite zadania poboczne, prawda? Po prostu szczyt rozgrywki. Paf, paf. Ciu, 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 ciu. Jedyne czego jestem spragniony, to właśnie większej ilości polskiej gadki, bo jest całkiem zabawna. I w sumie właśnie tej muzyki. Co teraz za skrażone krakidy? No to wszystko zniszczyłem, tak czy nie? A na górze coś jest jeszcze chyba, tak? Tak mi na mapce pokazuje. Co wy jesteście? Aaaa! To są te latające gówno. Pa 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 pa. Że muzyka vibe Star Warsów, no, no, no właśnie takie, kurde, dobra jest muzyka, podoba mi się bardzo, szczerze. Taka czasami właśnie luźna, czasami fajna, jak ma być takie dramatyczne. Ja lubię ogólnie styl muzyki właśnie z lat 90. taki lat 2090, o. W takich właśnie filmach klasy B na przykład, tych wszystkich kupach, takie, czy kupa, no klasykach takich, no głównie. No i co mam zrobić, ty? No więc... Krakidy się nie zespełniły. Chyba, że na dole są, to wy jesteście? Jeszcze jakieś mam takie narysowane coś. To wy, tak? Krakidy. Amelinidy, czy nie? Nieźle. Nieźle, nieźle, ale... Chcą mnie dopaść. Co? A ty, tak, to faktycznie, to skażone krakidy, to było to coś. Totalnie jest daleko od gniazda, w ogóle zero logiki, że coś takiego, fajnie. Już chciałem powiedzieć, że to jest jakiś softlock, nie? Że gra nie przewidziała na przykład, że najpierw wybije krakidy, a później rozwalę gniazda. Ale z tego co widzę, tak jakby... Że ja muszę się doszukiwać, gdzie te dwa pozostałe gdzieś... A, tutaj są syfy, tak? Tu coś jest. Aha, nie są pod mapą w ogóle? Gdzie wy jesteście? Czy wy tu jesteście, krakicy? A, ej. Yeah. Jeszcze szybko biegniemy, prawda? Oczyszczamy Gorka. Gorki morg. Będą źli, ale ciul z tego, ciul z tym, uwaga. Niezłe. Może się później przydać. O, może się później przydać, tak jest. Przyda mi się i to bardzo. Zwłaszcza, że zostało ostatnie 30 sekund. No, dobra, więc to była eksploracja.
Nie wiem, chyba jeszcze się poświęcę dla was, jeśli ktoś ma to obejrzeć i może kupić, może nie kupić, to chyba jeszcze zagram te dwie pozostałe rzeczy, zobaczyć tą walkę, to pewnie będzie króciutkie i tą eksplorację 20 minut i chyba tak to będzie. No, bo... Widzicie sami co to jest, no, z beka, no, beka za 20 zł na komunie, takie mogę powiedzieć po tym gameplay, co tu dostałem, fajny polski dublaż, muzyka też jest spoko, ale cała reszta, movement, strzelanie, to jest drewno, nie, czy drewno, nie drewno najniższej jakości, całkiem zabawne drewno i nawet przyjemne, nie, no, takie właśnie nie macie co porobić jakiegoś dnia, to wskakujecie sobie tutaj, rozwalacie trzy gniazda krokidów i krakersów i miło spędzacie czas, nie, z bugami i tą beką całą. Koniec. Nawet nie ma niczego, po prostu ciachnie. Demonstracja do białego końca. Dziękujemy za grę. Tak, zamów przez sprzedaży. Już robię. Dobra, więc to były takie wstępne wrażenia z Outcast A New Beginning. Myślę, że jeszcze co najmniej jeden materiał z tego zrobię. A na razie dzięki za uwagę i cięć.